Dzień dobry, cześć i czołem, ja nazywam się Miłosz, a dzisiaj przedstawię wam teorię fanów, która mówi o tym, że Ash Ketchum zapadł w śpiączkę. Ale zanim zaczniemy ten materiał, to chciałem was serdecznie zachęcić do pozostawienia łapki w górę pod tym materiałem, aby nigdy nie przegapić tego typu materiałów. No to co? Lecimy z dzisiejszym odcinkiem. Mimo, że żyje w uniwersum pełnym magicznych stworzeń o unikalnych i potężnych zdolnościach, Ash Ketchum pozostaje jedną z największych tajemnic franczyzy Pokémon. Protagonista serii jakoś zachował swój mityczny wiek 10-latka przez całe 25 sezonów istnienia anime Pokémon, co doprowadziło do kilku teorii na temat jego pozornej nieśmiertelności, jak i tego szczególnie mroczniejszego scenariusza, który sugeruje, że tak naprawdę jest w stanie śpiączki. Seria Pokémon jest absolutnie pełna subtelnych sugestii, że coś przerażającego dzieje się pod jej przyjazną dla dzieci powierzchnią. W bardziej niepokojących pisach Pokédexu pojawiają się jawne wzmianki o zabijaniu i porwaniach, a fani wierzą, że jeszcze bardziej przerażające prawdy, które nie ujrzały światła dziennego. Jedna z popularnych teorii mówi, że w Kanto w przeszłości toczyła się tajna wielka wojna Pokémonów, na co wskazuje brak młodych dorosłych w grach wideo Red and Blue. Mimo, że o wojnie wspominały takie postacie jak Alternate Search, to teoria o śmierci ojców jest nadal lekko naciągana. Hipoteza śpiączki to kolejna z bardziej znanych teorii Pokémon. I tak jak inne wyjaśnienia, dlaczego Ash nigdy nie dorasta, dowody, na których się opiera, są dodatkowo wiarygodne, ponieważ wywodzą się z pierwszego odcinka serii. Wbrew temu, co sugeruje założenie, teoria śpiączki Asha nie twierdzi, że seria Pokémon była tylko snem, przynajmniej nie do końca. Zgodnie z teorią, pierwszy odcinek rozgrywa się normalnie. Ash Ketchum jest niezdarnym dzieckiem, który nie pojawia się na ceremonii wyboru Pokémona rozdawanego przez profesora Oka i zamiast tego dostaje swojego długowiecznego kompana Pikachu. Następnie próbują złapać PJ'a, a potem przypadkowo rozgniewa stado wściekłych Spirołów. Te ranią Pikachu, a nasz protagonista próbuje zabrać swojego towarzysza do pobliskiego centrum Pokémon na pożyczonym, a może nawet skradzionym rowerze Misty. Natomiast Spirouły goniące Asha nie dały za wygraną i lecą tuż za nim. Ash niestety traci równowagę oraz kontrolę nad rowerem i rozbija go. Kiedy Spirouły nadciągają do naszych bohaterów, Pikachu tworzy potężny słup piorunów, który wyrzuca go i Asha w powietrze. Potem wszystko jest tylko snem. Różne wersje teorii mówią, że Ash zapadł w śpiączkę, gdy rozbił się na rowerze lub gdy Pikachu użył potężnego ataku piorunem. W obu przypadkach Ash odniósł wystarczająco dużo obrażeń, aby stracić przytomność na przewidywalną przyszłość. Każde kolejne wydarzenie w serii ma miejsce w jego umyśle, ponieważ nadal tkwi w śpiączce po tylu latach. Chociaż może się to wydawać niedorzeczne, jest to jedna z bardziej wiarygodnych teorii dotyczących jego niestarzającego się ciała. W końcu, jak 10-latek mógłby znieść takie obrażenia bez poniesienia poważnych długoterminowych obrażeń? Za każdym razem, gdy coś podobnego zdarza się później, w wielu seriach anime Pokémon można to po prostu wyjaśnić jako dziwną logikę dziecięcej świadomości Asha, zamkniętej w jego nieruchomym ciele. I dodajmy do tego, że jest to tylko kreskówka, więc wszystko mogło się tutaj wydarzyć. I takim mrocznym przemyśleniem kończymy ten dość krótki materiał. A wy? Jak myślicie, co przytrafiło się Ashowi tamtego popołudnia? Może macie inne teorie? Dajcie znać. Mam nadzieję, że taki materiał się wam spodobał, jeżeli tak, to zostawcie łapę w górę pod tym filmem, a my widzimy się już w następnym materiale. Trzymajcie się, na razie. Dziękuję wam wspierający za zaufanie i dołożenie cegiełki do mojego kanału. Wasze wsparcie wiele dla mnie znaczy i przełoży się z pewnością na rozwój mojej działalności. Shiny Charizard for life. I wanna be